Dziękuję. Dzień dobry Państwu, nazywam się Kazimierz Stępień i chciałbym Państwu dzisiaj opowiedzieć o moim zdaniem najważniejszym narzędziu astrofizycznym pierwszej połowy XXI wieku. Myślę tutaj o teleskopie Webba. Czasem się mówi o tym teleskopie, że jest następcą teleskopu Hubble'a. Teleskopu kosmicznego Hubble'a, który od 30 lat już z wielkim sukcesem prowadzi obserwacje astronomiczne. Ja się nie zgadzam z tą opinią, dlatego że teleskop Hubble'a jeszcze wcale nie przestaje funkcjonować, jeszcze mu jest daleko do emerytury, jeszcze będzie prowadził dużo obserwacji. Raczej bym powiedział, że teleskop Webba jest uzupełnieniem teleskopu Hubble'a. On będzie prowadził obserwacje w innej dziedzinie widmowej, co oznacza, że nie będzie dublował, czy też poprawiał obserwacji Hubble'a. Na pierwszym slajdzie widzimy te dwa teleskopy. Oczywiście teleskop Webba to jest na razie tylko artystyczna wizja. Proszę pamiętać, że one nie są zachowane, one nie są w tej samej skali. Jak wygląda teleskop Webba, żeby móc odnieść go, żeby Państwo mieli wyobrażenie, jak on wygląda, to za chwilę. Ale na razie chcę Państwu najpierw powiedzieć kilka faktów o tym, najważniejszych faktów, najważniejszych informacji dotyczących tego właśnie teleskopu. Zacznę może od tego, że skąd się bierze jego nazwa. Teleskop Hubble'a bierze się stąd, że Edwin Hubble jest uważany za jednego z najwybitniejszych astrofizyków w historii, jest odkrywcą prawa Hubble'a. Webb z kolei nie był astronomem, on był szefem NASA w czasach, kiedy był realizowany program Apollo, w wyniku którego ludzie wylądowali na Księżycu. Stąd astronomowie amerykańscy chcieli go uhonorować i dlatego dali nazwę teleskopowi kosmicznemu, teraz temu nowemu, teleskopu Webba. Otóż jakie są najważniejsze jego parametry? Zwierciadło, które będzie prowadziło obserwacje, ma rozmiar 6,5 metra, czyli ponad prawie 2,5 raza więcej niż teleskop Hubble'a, ale nie będzie to monolit, tylko będzie złożone z 18 sześciokątnych segmentów. Dlaczego tak będzie złożone, dlaczego tak trzeba to zrobić, to za chwilę Państwu powiem. Teleskop musi być ekranowany od strony Słońca. Słońce nagrzewa oczywiście wszystko, co się znajduje niezbyt daleko od niego. Natomiast teleskop i cała aparatura odbiorcza muszą być chłodne. I dlatego od strony Słońca będzie miał osłonę termiczną, bardzo dużą, proszę zauważyć, 21 ponad metrów razy 14. To jest prawie jak kort tenisowy. No i właśnie przechodzimy teraz do tego zakresu obserwacji. Otóż on będzie prowadził obserwacje w podczerwieni od 0,6 mikrometra. 0,6 mikrometra to jest właściwie kraniec zakresu widzialnego do 28 mikrometrów. Dla porównania, ja tutaj Państwo mogą zobaczyć, oko ludzkie widzi, czuje promieniowanie od 0,3 do 0,7 mikrometra. Jak ktoś woli w angstremach, to od 3000 do 7000 angstremów. Natomiast teleskop Hubble'a prowadził obserwacje w takim poszerzonym zakresie wizualnym, czyli w bliskim nadfiolecie od 0,1 mikrometra do 2,5 mikrometra, a zatem no, dosyć daleko w podczerwień, ale dużo bliżej niż teleskop Webba. Ponieważ teleskop Webba będzie obserwował w tej dalszej podczerwieni właśnie aż do 28 mikrometrów, to jak wspomniałem Państwu, on musi być chłodzony, musi być zimny, dlatego że promieniowanie obiektu, powiedzmy o temperaturze ciała, czy na przykład Ziemi, odbite, czy też promieniowanie czegoś, co się nagrzewa od Słońca, zdominowałoby byłoby promieniowanie, które miałby obserwować ten teleskop, dlatego że ciała o temperaturze mniej więcej pokojowej
promieniują z maksimum promieniowania właśnie w okolicach tego tutaj zakresu promieniowania podczerwonego. I żeby tego uniknąć, musimy chłodzić zarówno teleskop, jak i całą aparaturę odbiorczą. Także planuje się, że ta temperatura, że uda się tę temperaturę trzymać na poziomie 40-50 kelwinów, czyli mniej więcej około minus 230 stopni Celsjusza. Tutaj trzeba jeszcze dodać, że wprawdzie umieszczano już na orbicie ziemskiej teleskopy prowadzące obserwacje w podczerwieni, ale wtedy ten instrument był sztucznie chłodzony. Znajdował się w specjalnym urządzeniu, trochę tak jakby w lodówce. I tak długo, jak długo ta lodówka mogła działać, jak starczyło odpowiednich substancji na chłodzenie takiego instrumentu, no to on prowadził obserwacje w podczerwieni. Ten teleskop, oczywiście byłoby wykluczone jego sztuczne chłodzenie, bo on jest olbrzymi, jak na warunki kosmiczne. No a po drugie, planujemy, że on będzie pracował dosyć długo. Chcielibyśmy, żeby co najmniej 10, a może i 20, a może również może się udać, podobnie jak z teleskopem Hubble'a, że będzie prowadził nawet parędziesiąt lat obserwacji. I oczywiście urządzenie, które by tak długo mogło sztucznie chłodzić, jest wykluczone. Dlatego wybrano pomysł taki, żeby po prostu go skutecznie osłonić od Słońca i dzięki temu ten instrument będzie w odpowiednio niskiej temperaturze. Krótko o instrumentach naukowych. Jest ich bardzo wiele. Podobnie jak zresztą też bardzo krótko powiem Państwu o najważniejszych programach naukowych. Jeżeli kogoś to interesuje, to oczywiście bez trudu można to znaleźć w dużo bardziej obszernej informacje w sieci. Otóż instrumenty naukowe to będą kamery. To są takie instrumenty jak aparat fotograficzny. Kamera po prostu robi obrazek czy też zdjęcie fragmentu nieba. Do tego dochodzą spektrografy, które rozszczepiają promieniowanie obserwowane. Także dostajemy widmo ewentualnie z widocznymi tam liniami widmowymi. No i wreszcie mamy koronografy, o czym za chwilkę powiem. Jakie mamy najważniejsze, najciekawsze, może ja bym powiedział, kilka najciekawszych programów, które są przewidziane dla teleskopu Webba? Po pierwsze, chcielibyśmy się dowiedzieć, jak powstały pierwsze gwiazdy i z nich jak powstały galaktyki. W czym jest problem? Otóż im chcemy zaobserwować wcześniej coś, co powstało wcześniej we Wszechświecie, to tym ono jest od nas dalej. Jeżeli jest dalej, to ucieka od nas z większą szybkością, zgodnie właśnie z prawem Hubble'a, ponieważ Wszechświat się rozszerza, no to im dalszy obiekt, tym szybciej od nas ucieka. To powoduje, że linie widmowe, które są produkowane tam właśnie w źródle, na przykład w gwieździe, docierają do nas wskutek efektu Dopplera przesunięte do dłuższych fal. Charakterystyczne linie, które najłatwiej obserwować w takich wczesnych obiektach typu właśnie wczesne, dawno powstałe galaktyki, powstają w nadfiolecie, powiedzmy w okolicach 1500 angstremów, czyli 1/10 mniej więcej mikrometra. I teraz teleskop Hubble'a mógł obserwować, jak Państwo tu widzą, do bliskiej podczerwieni, czyli to oznacza, że linie z nadfioletu mogły wskutek efektu Dopplera zostać przesunięte co najwyżej do części widzialnej bądź do bliskiej podczerwieni, czyli powiedzmy 10-krotnie. Tymczasem to oznacza, że obiekt, który jest tak daleko i tak młody, ma powiedzmy około 400 milionów lat. Także my obserwujemy w tej chwili najstarsze galaktyki, które powstały najwcześniej, które one mają około 400 milionów lat po powstaniu Wszechświata, czyli kiedy Wszechświat miał wiek około 400 milionów. Otóż widzimy, że już w tym momencie są zupełnie dobrze uformowane galaktyki. Wprawdzie one mają kształty trochę nieregularne, ale one już są, już istnieją. Natomiast chcielibyśmy sięgnąć jeszcze wcześniej.
zgodnie z naszymi oczekiwaniami pierwsze gwiazdy i potem oczywiście one od razu formowały galaktyki, powstały mniej więcej 200 milionów lat po powstaniu Wszechświata. Jeszcze wcześniej nie było żadnych źródeł światła, Wszechświat był zimny, ciemny. Mówimy o tym, że wtedy we Wszechświecie panowały mroczne wieki. Te około 200 milionów lat Wszechświat był, nie było żadnych źródeł światła. Potem zaczęły powstawać gwiazdy. Chcemy je obejrzeć. No ale jak te gwiazdy powstały tak wcześnie, to one są jeszcze dalej niż te, które obecnie obserwujemy, czyli ich widmo jest przesunięte jeszcze dalej ku podczerwieni, no i właśnie teleskop Hubble'a już nie mógł tych obserwacji przeprowadzić. Natomiast teleskop Webba będzie mógł to obserwować. Także to jest pierwszy program, bardzo ważny dla nas, zobaczyć jak powstały pierwsze gwiazdy, jak powstały pierwsze galaktyki. Drugi bardzo interesujący dla nas program to jest związany z tym, jak powstają planety. Planety powstają, dużo wiemy oczywiście już teraz i dużo się obserwuje, ale wiemy o tym, że planety powstają w gęstych obłokach otaczających młode gwiazdy. Otóż te obłoki, one są chłodne, więc dominuje w nich pył i molekuły, i cząsteczki. Nie atomy, a cząsteczki. Otóż po pierwsze, żeby widzieć te zarodki planet, musimy widzieć poprzez gęsty obłok pyłowy, a pył niestety pochłania promieniowanie. Przy czym własności pyłu międzygwiazdowego są takie, że to pochłanianie jest tym większe, im mniejsza jest długość fali. Czyli bardzo silnie pochłania w nadfiolecie, silnie pochłania w części widzialnej, natomiast już wielokrotnie słabsze pochłanianie jest w podczerwieni. Dlatego w podczerwieni możemy sięgnąć jak gdyby wzrokiem poprzez tę materię, poprzez ten pył i widzieć zarodki planet. Dodatkowo, ponieważ wszystko to znajduje się w obłoku, w którym jest też dużo bardzo molekuł, molekuły mają z kolei też tę własność, że bardzo dużo linii widmowych molekularnych powstaje w podczerwieni. Widma atomowe pojedynczych atomów raczej mają krótsze długości fal, tam bardzo dużo jest w nadfiolecie, w części widzialnej i dlatego zresztą niezwykle dużo wiedzy astrofizycznej czerpiemy właśnie z obserwacji widm atomowych. Molekuły promieniują bardzo dużo, czy nawet głównie powiedziałbym w podczerwieni, no i tu właśnie teleskop Webba będzie mógł wykorzystać te spektrografy swoje i będzie mógł prowadzić te obserwacje. Dzięki temu mamy nadzieję, że poznamy tajemnicę powstawania gwiazd, zwłaszcza tych gwiazd, które powstają bliżej, przepraszam, planet oczywiście, powstawania planet, zwłaszcza tych, które powstają bliżej gwiazd, tak jak na przykład Ziemia. Te są dla nas najbardziej interesujące ze zrozumiałych względów. No i wreszcie trzeci program, o którym warto wspomnieć, to jest badanie atmosfer planetarnych. Otóż dużo planet odkryliśmy w ten sposób, że prowadziliśmy długie obserwacje, ciągłe takie obserwacje wielu gwiazd i w wypadku niektórych z nich orbita planety krążącej wokół tej gwiazdy była tak ustawiona, że planeta okresowo przechodzi cały czas na tle swojej gwiazdy macierzystej. I my to widzimy jako osłabienie blasku gwiazdy. My obserwujemy światło gwiazdy i widzimy, że okresowo ono słabnie i możemy to zidentyfikować jako efekt przejścia planety na tle gwiazdy. I teraz będziemy mogli dzięki bardzo czułej aparaturze Webba spróbować zaobserwować, co znajduje się w atmosferze tej planety. Dlatego, że w momencie, jak ona będzie przechodziła przez tarczę gwiazdy, to promieniowanie gwiazdy będzie prześwietlało niejako atmosferę planety, no i będziemy mogli to zaobserwować. Oczywiście efekt będzie niezwykle delikatny, bardzo, bardzo maleńki, ale jak porównamy widmo, bo my będziemy ciągle widzieli tak naprawdę widmo gwiazdy głównie, jak porównamy widmo gwiazdy z momentu, kiedy planeta nie przechodziła na tle tej gwiazdy, tylko będzie gdzieś z boku, i porównamy z momentem, kiedy planeta przechodzi przez tę gwiazdę,
to ta różnica, którą zauważymy, będziemy mogli przyjąć, że ona pochodzi z atmosfery planety. Więc będziemy się mogli dowiedzieć, jaki jest skład atmosfer. W szczególności będziemy mogli szukać związków chemicznych, czy też pierwiastków, na przykład takich jak wolny tlen, które mogłyby wskazywać na istnienie życia na takich planetach. Na koniec tylko chcę jeszcze wspomnieć, bo mówiłem tutaj o tym, że istnieją, z tym teleskopem związane są koronografy. Przypomnę tylko Państwu, koronograf to jest trochę stare określenie związane z obserwacjami Słońca. Wiemy o tym, że koronę słoneczną najładniej widać podczas całkowitego zaćmienia Słońca. Wtedy, kiedy tarcza słoneczna jest zasłonięta tarczą Księżyca, no to wtedy widzimy dookoła rozciągającą się taką bardzo delikatną, słabo świecącą poświatę, którą nazwaliśmy koroną słoneczną. I astronomowie, żeby nie czekać tylko na zaćmienia Słońca całkowite, no wymyślili instrument, w którym jest tarczka, która właśnie zasłania tarczę Słońca. No i wtedy próbujemy obserwować, próbujemy widzieć coś, co jest wokół Słońca. I to się da obserwować. Oczywiście nie jest to tak łatwe do obserwacji jak podczas zaćmień, ale tym niemniej zasłanianie tarczy Słońca pozwala nam też zaobserwować koronę, stąd nazwa koronograf. No i właśnie przy teleskopie Webba będzie też coś takiego, służące nie tyle obserwacją koron gwiazdowych, tylko jak zasłonimy tarczkę gwiazdy, no to wtedy być może uda nam się zarejestrować światło od bardzo blisko leżącej planety, która przecież świeci tylko światłem odbitym, no ewentualnie własnym światłem, ale własnym promieniowaniem, bo ona będzie miała temperaturę jakąś, powiedzmy, na tyle wysoką, że jej promieniowanie będzie można zarejestrować w podczerwieni. Także koronograf temu będzie służył. No więc tyle, proszę Państwa, jeśli chodzi o instrumenty i bardzo krótko przebiegliśmy przez programy. Dodam tylko już na końcu, że łączny koszt jest w tej chwili tego teleskopu Webba wynosi około 10 miliardów dolarów. To oznacza, że to jest najdroższy w historii instrument astrofizyczny. Teleskop Hubble'a w sumie, jak teraz już można podsumować wszystkie wydatki, daje też podobną sumę, no ale pamiętajmy, że teleskop Hubble'a pracuje od 30 lat, był wielokrotnie serwisowany, były jego elementy wymieniane, bardzo ważne elementy, więc oczywiście sam koszt budowy był niższy, także również i o teleskopie Webba musimy być świadomi, że to jest koszt budowy tego teleskopu, natomiast koszty operacyjne będą oczywiście większe, choć na pewno nie planujemy żadnych misji serwisowej. Otóż, proszę Państwa, ten teleskop Hubble, jak może Państwo pamiętają, może jeszcze przypomnę, pokażę ten rysunek. Teleskop Hubble, jak Państwo widzą, to jest taka tuba. Są tylko panele do tej tuby dołączone i taką tubę można było włożyć do rakiety, do promu kosmicznego w całości. On się mieścił, z wyjątkiem paneli. Także po wystrzeleniu na orbitę zresztą bliską Ziemi, potem wystarczyło rozwinąć panele słoneczne, żeby można było zasilać go energią i można było zacząć obserwację. Teleskop Webba niestety jest dużo za duży. W związku z tym był bardzo poważny problem techniczny i logistyczny, jak go wysłać w przestrzeń, pakując go do rakiety. I jak Państwo tu widzą, musiał zostać odpowiednio spakowany. Wszystkie jego elementy zostały upakowane w kształt takiego, no też mniej więcej z grubsza walcowego, podłużnego tworu, który można było dopiero wpakować do rakiety. Tu jest pokazane zdjęcie rakiety, on został wystrzelony rakietą Ariane z Gujany Francuskiej. To więc Państwo widzą, że on gdzieś tutaj w części środkowej został upakowany, ten instrument. Rakieta go wystrzeliła i skierowała go w jego miejsce, że tak powiem, parkowania. Otóż on będzie w tej chwili się już tam znajduje i będzie tam przebywał cały czas w miejscu, które nazywamy punktem Lagrange'a L2. To jest punkt, który jest na linii Słońce-Ziemia w odległości około 1,5 miliona kilometrów.
Jego własność polega na tym, że w punkcie L2 siła odśrodkowa związana z ruchem wokół Słońca równoważy łączną siłę przeciągania Ziemi i Słońca. To jest taki punkt równowagowy, gdzie akurat te dwie siły się równoważą. No i ten teleskop już tam się znajduje i nie będzie nieruchomy, tylko będzie takie pętle zataczał wokół tego punktu L2. No i teraz, proszę Państwa, chodziło o to, żeby go rozpakować. Poprzednio Państwo widzieli, jak go zapakowaliśmy i teraz to był bardzo poważny problem, to było bardzo pełne napięcia chwile, czy wszystko zadziała, bo oczywiście musiało być tam wiele różnych silniczków, różnych siłowników, które stopniowo, powoli rozwijały teleskop i tę osłonę, przypomnę Państwu, wielkości kortu tenisowego. Wszystko jak na razie szczęśliwie się złożyło. Oczywiście również i teleskop 6,5 metra to jest właśnie za dużo, dlatego on nie mógł być w jednym monolicie zbudowany, dlatego że się nie mieścił do rakiety. Więc trzeba było również i tutaj złożyć go z tych elementów sześciokątnych. No i w tej chwili wszystko się na razie dobrze udało. Wszystko się to, co miało być rozłożone, zostało rozłożone. Również i teleskop. Przy czym, żeby ten teleskop działał jak jedno narzędzie, a nie jak 18 niezależnych zwierciadełek, one muszą być niezwykle dokładnie, precyzyjnie, starannie ustawione. I to ustawienie, to justowanie do odległości dużo mniejszej niż długość fali trwa ciągle jeszcze. Tam są maleńkie takie mikrosilniczki, siłowniki, które każdy z tych elementów mogą przesunąć w dowolną stronę i to staranne, powolne justowanie w tej chwili trwa. Jak już będzie to dokładnie ustawione, no to wtedy zaczną się już obserwacje naukowe. Tutaj jest dla porównania jeszcze pokazany tak schematycznie Księżyc. Widać, że ten punkt jest mniej więcej czterokrotnie dalej od Ziemi, więc oczywiście nikt tam do tego teleskopu już nie doleci. Na przykład, żeby tam wykonać jakieś prace serwisowe. Trzeba było go tak zbudować, żeby wszystko dobrze zadziałało. No i wreszcie na koniec chcę tylko Państwu pokazać, żeby Państwo mieli wyobrażenie, jak duży on jest, w jakiej skali porównawczej. Tu jest oczywiście model, a nie sam teleskop, 1:1. No i on, jak Państwo widzą, jest on rzeczywiście dużym narzędziem. Osłona składa się z 5 warstw aż, no właśnie po to, żeby zapewnić dobre chłodzenie, w tym sensie, żeby ciepło od nagrzanej warstwy tej skierowanej wprost ku Słońcu nie w minimalnym stopniu tylko przeniknęło aż przez te 5 osłon. Także każda z tych kolejnych warstw osłony, no oczekujemy, będzie miała coraz to niższą temperaturę. Dzięki temu sam teleskop będzie w tej temperaturze minus 230 stopni i będzie mógł prowadzić te obserwacje. No, miejmy nadzieję, że teleskop, że obserwacje z tego teleskopu dadzą nam bardzo dużo radości i będzie bardzo dużo i będzie wiele odkryć naukowych zupełnie ważnych dla astronomii, dla astrofizyki w przyszłości uzyskamy. Dziękuję bardzo za uwagę.